Proszę Państwa, rozwiążemy następujące pozornie proste zadanie. Mówię pozornie proste, bo napiszę za chwileczkę na tablicy pewne wyrażenie i będziemy musieli tylko określić jego znak, czy jest dodatnie, czy ujemne. Jak zobaczymy to wyrażenie, okaże się, że sprawa nie jest tak zupełnie prosta, ale jak będziemy je bliżej analizować, okaże się, że jednak nie jest tak źle. Wyrażenie wygląda następująco. Sinus 348 stopni, odjąć kotangens 909 stopni, dodać kosinus 269 stopni. Dla niektórych z Państwa może to wyglądać przerażająco, strasznie duże liczby. I w ogóle w stopniach, a nie w radianach, co to jest? Ale poradzimy sobie z tym, proszę Państwa. Zadanie okazuje się nie tak skomplikowane. Przypatrzmy się temu wyrażeniu. Jest to suma trzech składników. I ja wiem, że to jest znak minus, ale to jest, można powiedzieć, dodać minus kotangens 909, więc jest to suma trzech składników. Jeżeli okaże się, że niektóre z tych składników w sumie są dodatnie, a inne ujemne, to będziemy mieli pewnie kłopot, bo wtedy będzie trzeba patrzeć na ich dokładne wartości, czy wartości bezwzględne. Ale nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźcie najpierw, czy poszczególne składniki tego wyrażenia są dodatnie, czy ujemne, a potem będziemy się martwić, co dalej. Zacznijmy od początku. Sinus 348 stopni. Czy to jest liczba dodatnia, czy ujemna? Zobaczmy. 348 stopni jest to mniej niż 360 stopni, ale więcej niż 270 stopni. Zatem kąt 348 stopni leży w czwartej ćwiartce układów współrzędnych, mówiąc językiem geometrii. Co to oznacza? To oznacza, że jak wiemy, w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Aha, skoro kosinus jest dodatni w czwartej ćwiartce, to sinus jest ujemny. To jest liczba ujemna. Popatrzmy na kotangens 909 stopni. Tu sprawa jest troszkę złożona. 909 stopni to jest dużo, to jest więcej niż 360 stopni. Zatem, korzystając z okresowości funkcji trygonometrycznych, sprowadzimy sobie najpierw ten kąt do kąta między 0 a 360. Moglibyśmy w tym celu odjąć od 909 stopni najbliższą, nieprzekraczającą go wielokrotność 360 stopni, czyli 720. Ale możemy to też zrobić inaczej. Pamiętając, że owszem, sinus i kosinus mają okres 360 stopni, okres podstawowy 360 stopni, ale tangens i kotangens mają okres podstawowy 180 stopni. Zatem zamiast odejmować wielokrotności 360 stopni, mogę odejmować wielokrotności 180 stopni. Co to za różnica? 180 stopni jest liczbą mniejszą, zatem najbliższa wielokrotność 360 stopni, nie większa od tej liczby, ale mniejsza od niej, to jest 720, a najbliższa wielokrotność 180 stopni to jest 900. Zatem jak odejmiemy od tego 900 stopni, okaże się, że kotangens 909 stopni to jest to samo, co kotangens 9 stopni. 9 stopni to jest kąt leżący w pierwszej ćwiartce. Zatem jego kotangens, jak każda inna funkcja trygonometryczna, jest dodatnia. To jest liczba dodatnia. Proszę zwrócić uwagę, że moja klamerka nie obejmuje tego minusa. Tak? To jest sam ten kotangens jest dodatni. Oczywiście, powtórzmy, gdybym tego nie zauważył, że mógłbym odjąć wielokrotność 180 stopni, odjąłbym 720 stopni, czyli 2 razy 360 stopni, otrzymałbym co prawda kotangens 189 stopni, czyli kąta trzeciej ćwiartki, ale on też jest dodatni, więc to na jedno by wyszło. No i zostało nam to. 269 stopni jest większe niż 180 stopni i mniejsze niż 270 stopni. Zatem jest to kąt leżący w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Ale kosinus w trzeciej jest ujemny, zatem to jest liczba ujemna. Popatrzmy teraz na naszą sumę. Startujemy z liczby ujemnej. Odejmujemy od niej liczbę dodatnią. Zatem wynik z pewnością jest ujemny. Do tego następnie dodajemy jeszcze liczbę ujemną. Ujemna dodać ujemna, to jest ujemna. Całe to wyrażenie jest zatem na pewno, ojej, liczbą ujemną. Proszę Państwa, nie mamy pojęcia, jaka jest jej wartość. Czy ona jest większa od minus jedynki, mniejsza, duża, mała, nieważne. Pytali nas tylko o to, jaki jest znak tej liczby i to właśnie rozwiązaliśmy. Dziękuję bardzo.